Dzień dobry. Tak, wiem, długo nas nie było. Wyjaśnienie będzie na końcu filmu dla tych, co ich to interesuje. Dzięki oczywiście za informacje wszystkich, którzy się pytali, co się stało. Nic się takiego nie stało. Natomiast faktycznie długo nas nie było. Słuchajcie, zaczęło padać, zrobiło się biało wszędzie, więc w związku z tym mamy doskonały nóż. Zapraszam Was na recenzję, może nie recenzję, na prezentację noża Albatros od Jarka Kusia. O! Dobra, zapraszam Was na recenzję, idziemy. Nie tu. Słuchajcie, będzie stojąco, dlatego że niestety jednym z powodów, dla których przez jakiś czas nas nie było, mnie nie było, jest to, że nabawiłem się kontuzji pleców i mam problem ze zginaniem się w krzyżu jeszcze. Myślę, że przez jakiś czas jeszcze będę miał, dlatego będzie na stojąco, bo mi wygodniej. Słuchajcie, ci co obserwują naszego Instagrama, wiedzą o tym, że dostaliśmy do testów od jednego z widzów nóż Albatros od Jarka Kusia, co było dosyć takim ciekawym zbiegiem okoliczności, bo dosłownie kilka dni wcześniej po cekę zamówiłem od Jarka Kusia nóż Fenix. Czekam sobie z niecierpliwością, aż będzie zrobiony. Natomiast miałem okazję pomacać pracę Jarka sprzed 2 lat, więc na prezentację tego noża Was serdecznie zapraszam. Oczywiście wymiary będziecie mieli tutaj. Wszystkie wymiary postaram Wam się opisać. Stal oczywiście D2. Jak widzicie, głownia też jest raczej w kształcie klasycznym, chociaż ma bardzo charakterystyczny brzuszek. A zaczniemy sobie taką pogadankę chyba od pochwy, bo też jest dość ciekawa, bardzo fajny pomysł. Dlaczego w ogóle zgrywa mi się z aurą pogodową? Dlatego, że rękojeść i wstawki są białe. Nie jest to w moim stylu, aczkolwiek wykonane jest bardzo gustownie. Po prostu nie trafia do mnie ten rodzaj wykończenia, natomiast jak najbardziej jest to wykonane bardzo, bardzo elegancko. Zaczynamy od pochwy. Pochwa jest zrobiona z kydeksu. Z kydeksu i ze wstawką z G10. Posiada uszko na pasek. Uszko na pasek niestety jest troszeczkę za małe do pasa oficerskiego i do standardowych, na przykład bajonetu. Ja mam pasek i też się nie mieści. Więc myślę, że bez problemu można przymocować tutaj kloka. Pochwa posiada rampę pod kciuk, żeby dało się łatwo nóż wyciągać. Bardzo wygodne rozwiązanie, bardzo ładnie wykonane. Jedyną rzeczą, którą mógłbym do pochwy mieć zarzut, to jest to, że niestety nie trzyma zbyt dobrze. Nóż ma 2 lata, nie wygląda na nóż, który byłby nader użytkowany. Natomiast albo się wyrobiło, albo po prostu to spasowanie lub tu za bardzo jest w tym miejscu wyszlifowana. Postaram się Wam zrobić zdjęcia, przebitki, żebyście mieli pogląd, jak to wygląda. Poza tym do pochwy, pochwa w ogóle wykonana w dość ciekawy sposób, nie ma takiego standardowego kształtu. Bardzo gustownie wykonana, 3 otworki na odpływ wody, co też jest bardzo, bardzo fajnym pomysłem. I tyle na temat pochwy. A, jeszcze jedno, co mi się tak rzuciło w oczy, to to, że te napy, które tu są, one z tej strony, jak gdyby wewnętrznej, nie wyglądają zbyt ładnie. No ale to już jest, myślę, że kwestia
użytego materiału i to myślę, że jest dość łatwe do ewentualnej zmiany. Dobra, przechodzimy sobie do noża. Gdzieś tu kieszeni? Słuchajcie, nóż, tak jak wam napisałem, trochę zimno. Nóż, tak jak wam napisałem, jest wykonany z D2. Kształt dosyć klasyczny. Oczywiście tutaj logo Jarka Kusia. Szlif jest płaski, niepełny. Ten brzuszek dość charakterystyczny w tym nożu. Myślę, że dość wygodny, jeżeli chodzi o takie użytkowanie na przykład przy jedzeniu albo przy różnego rodzaju pracach, natomiast niewygodny, jeżeli chodzi o dłubanie tym nożem, no bo wiadomo, że ten czubek nie jest zbyt agresywny. W sensie przyglądałem się temu nożowi dość długo, ze względu na to, że biały kolor wybacza dużo błędów. Natomiast ja nie znalazłem krzywizn, jeżeli chodzi o wyszlifowanie rękojeści. Rękojeść jest z białej G10, z czarnymi przekładkami, z czarną tuleją na jakiś sznurek, na jakiś lanyard, plus do tego pin. Myślę, że jest to również jakiś G10 albo włókno węglowe. I tyle, jeżeli chodzi o rękojeść. Jest wykonana symetrycznie, jest wykonana równo. Próbowałem to mierzyć na różne sposoby. Niczego się tutaj nie doszukałem. Idąc dalej, bardzo ciekawie. Myślę, że przy szlifie rękojeści tutaj zaszły szlify na blank od spodu. Natomiast nie jest to jakoś tam przeszkadzające. Jedyną rzeczą, gdzie widać, gdzie jest jakaś tam delikatna krzywizna, to jest ona tutaj. Natomiast nie jest to jakoś tam rażące w oczy. Dalej jelec, który jest dla mnie czymś fantastycznym w tym nożu. Bardzo mi się podoba, dlatego że widać, że zostało w niego włożone kupę pracy. Ja postaram wam się zrobić zdjęcia, natomiast gdyby nie wyszło, pokazuję wam na kamerze. Chodzi o to, że gdyby po pierwsze jelec jest wyszlifowany równo, a po drugie od strony szlifu ma dwie faski z prawej i z lewej strony, co wygląda bardzo, bardzo estetycznie oraz jest bardzo, bardzo symetrycznie wykonane. Podoba mi się. Dalej przejdźmy sobie do szlifu, który nie wiem, czy będziecie widzieli to na kamerze, może na zdjęciach będzie widać. Ma zrobione coś takiego. Nie wiem, czy to widzicie. On to jest i z jednej, i z drugiej strony taka łezka w szlifie. Natomiast, znaczy nie mówimy o krawędzi, tylko mówimy tu w tym miejscu, tak? Natomiast jest to z dwóch stron w innych miejscach i jest to zauważalne, natomiast powiedzmy, że akceptowalne. Natomiast jeżeli chodzi o krzywizny szlifu, niestety z jednej i z drugiej strony zejście szlifu tutaj do czubka, czyli ta odległość w tym miejscu jest równa i jest już dosyć mocno zauważalna. Myślę, że to jest kwestia warsztatu. Mam nadzieję, że ponieważ jest to nóż, który ma 2 lata, że jak gdyby Jarek Kuś dopracował swój warsztat i te błędy się nie pojawiają. Na temat krawędzi tnącej się nie wypowiadam, dlatego że nie wiem, ile razy było już to ostrzone. Jest równe. Krawędź tnąca jest jak gdyby równo zaostrzona, natomiast nie pytałem właściciela, jak wygląda sytuacja, ile razy on to ostrzył, czy ta krawędź już jest efektem jego użytkowania. Oczywiście głownia ma 3,5 mm grubości. Wymiary mieliście, tam jest 25 cm na 12 ostrego. Natomiast jedyna rzecz, która rzuca się w oczy, jak się na ten nóż patrzy. Ja wam zrobię zdjęcie, oczywiście. Natomiast widać tutaj, że prawdopodobnie podczas hartowania po prostu ta krawędź się wygięła. Ona odjechała i to jest zauważalne. Poza tym ta sztuka bardzo ładna, podoba mi się. Rażących błędów nie ma, nie widać w nim
jak gdyby olewania warsztatu, tak? To znaczy widać, że została praca włożona w ten nóż, tak? Jakieś drobne niedociągnięcia i ta krzywizna na krawędzi jest, nie da się ukryć, natomiast nie dopatruje się tutaj takiego podejścia do pracy lewczego. Czy może nie należy tego podejścia do pracy. Słuchajcie, nóż dosyć wygodny. Dla mnie ta rękojeść jest za duża, natomiast jak powtarzam, w wielu filmach mam dość małe dłonie, więc ta rękojeść po prostu jest dla mnie ciutkę za duża, ale jest wygodna. I nóż nie jest na tyle ciężki, żeby próbował uciec z dłoni. Możemy sobie, ponieważ jest to nóż, który wypożyczyłem do testów, to nie można powiedzieć, żebym mógł go złochać, dlatego że widać, że jest to sztuka, która jest dosyć mocno szanowana, jak na dwuletni nóż. Ale weźmy sobie jakiś kawałek badyla i sobie sprawdźmy. D2 przez wielu nożorobów używana jest. Przez wielu nożorobów szanowana również jest i ja również do tej stali, ja do tej stali mam takie mieszane podejście, tak, dlatego że zdarzyło mi się mieć noże, które są z tej D2 wykonane lepiej i są z tej D2 wykonane gorzej. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że jest to stal, która bardzo wdzięcznie się ostrzy i bardzo długo trzyma taką ostrość roboczą. To znaczy ta ostrość, która pozwala golić nożem, jest dość szybko wytracana, natomiast ta robocza jest trzymana bardzo uczciwie. Nóż, ponieważ ta krawędź tnąca z powodu brzuszka, jak gdyby ona jest dość długa, prosta, więc użytkuje się go bardzo, bardzo... Dobra, niestety jest zimno i baterie padają jak muchy, więc wracamy. O użytkowaniu wam powiedziałem, użytkuje się bardzo wygodnie. Natomiast jak gdyby ja do D2 mam co do tej agresji cięcia takie, powiedzmy, uczucia dość mieszane. I tyle. No, jak gdyby dobrze mi się użytkuje tą stal, ale nie jest to jakiś tam ajwaj. Jeżeli chodzi o stale, których używałem. O! No, znaczy, gdyby drewno jest zmarznięte, widać, że troszkę się ta stal ślizga. Dobra. Krótka prezentacja, krótka recenzja. Wady wam powiedziałem, zalety, jest wygodny, jest wykonany bardzo gustownie, choć nie w moim typie. Mam wrażenie, że noże Jarka, nie chcę tu faworyzować w żaden sposób, bo nie mam, dopiero zamówiłem pierwszy nóż od Jarka, ale oglądałem na cekę jego noże i mam wrażenie, że jest to jeden z niewielu nożorobów, którego nóż wziąłem i zapragnąłem. W ogóle miałem chęć, żeby go zamówić, więc zamówiłem, ale mam taką nadzieję, że akurat Jarek Kuś jest tego typu makerem, który utrzymuje poziom. O, taką mam, taką żywię nadzieję i chciałbym, żeby to jak gdyby się potwierdziło w nożu, który od niego zamówiłem. Ta sztuka mi się podoba, pomimo drobnych tam wad, nie jest to sztuka, która mnie zniechęca do siebie. O. Oczywiście wykończenie to już jest kwestia gustu. Mi się akurat podoba ten szlif, który tutaj jest z takim... Nie wiem, w jaki sposób Jarek jak gdyby wykańczał tą blachę, że ona tak wygląda. Podoba mi się tu pozostawienie jak gdyby po szlifie tych, po papierze ścielnym tak naprawdę, tych pasków. Natomiast jeżeli weźmiecie rękę, to one nie są odczuwalne, jakby to były jakieś tam głębokie rysy, więc bardzo fajnie. Bardzo fajnie wykończony. Z niecierpliwością czekam na swoją sztukę, w związku z tym, że miałem okazję pomacać ten nóż. Zdjęcia oczywiście mieliście w międzyczasie. Ja osobiście nie mogę... Zacząłem mieć takie wątpliwości, czy w ogóle mogę kogokolwiek polecić, tak? Natomiast jak przyjdzie sztuka od Jarka, to na pewno wam powiem, jak wygląda nóż po 2 latach, jak gdyby, warsztatu Jarka Kusia i jak to w moich oczach wygląda. Na chwilę obecną jestem na tak. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Bardzo fajny nóż. Aha, nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. Tutaj z tyłu oczywiście ta krawędź jest na tyle ostra, że spokojnie można coś przykrzesać. Nie powinno być z tym problemu. O!
I tyle, jeżeli chodzi o nusiarka kusia. Ci, którzy są zainteresowani tym, dlaczego nas nie było przez ostatni czas, jedziemy. Dobrze, słuchajcie, dla wszystkich tych, których interesuje, dlaczego zniknęliśmy na jakiś czas. Prawdopodobnie będzie tak, że będziemy publikowali ciutkę mniej materiałów. Jest to spowodowane jak gdyby dwoma głównymi parametrami. Pierwszy, ten może mniej trochę ważny, to jest to, że mam dosyć dużo pracy zawodowej. To znaczy, jestem dość mocno zajęty ostatnio i niestety nie zapowiada się, żeby się to w najbliższym czasie zmieniło. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że przez kolegę Marka, który zaraził mnie Peterem McKinnonem, myślę, że wam gdzieś tu zamieszczę link do jego kanału, stwierdziliśmy, że będziemy troszeczkę więcej pracy wkładali w materiały, to znaczy w to, żeby te materiały były może trochę bardziej dynamiczne, posiadały troszeczkę więcej efektów i żeby proces postprodukcji jak gdyby był troszeczkę bardziej zaawansowany. Z tym niestety związane jest to, że tego wszystkiego musimy się nauczyć i będziemy się tego, czy ja się tego uczę jak gdyby dość intensywnie teraz, natomiast no wiadomo, że to nie zajmuje chwili czasu i w związku z tym jak gdyby pojawił się problem, że materiały, które robiliśmy i które jestem w stanie poskładać z obecną wiedzą, są troszeczkę dla mnie niewystarczające. To znaczy troszeczkę za wysoko postawiłem sobie poprzeczkę i nie satysfakcjonuje mnie materiał, który wypuszczam obecnie, dlatego myślę, że tych materiałów może być troszeczkę mniej ze względu na to, że troszeczkę więcej czasu będę poświęcał na postprodukcję, czyli na składanie tego całego materiału. A druga sprawa to, że muszę się tego wszystkiego nauczyć i to też pochłonie trochę czasu. W związku z tym bądźcie cierpliwi. Mam nadzieję, że w niedługim czasie troszeczkę doszlifuję swoje umiejętności i znowu będziemy trochę częściej publikować materiały. Natomiast do tego czasu, sorry, będziemy publikowali tak, jak będzie nam na to pozwalał czas i w momencie, kiedy doszlifujemy troszeczkę warsztat. O, więc trzymajcie się ciepło. Prawdopodobnie nic nie opublikuję już do świąt, więc życzę wam wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i widzimy się w nowym roku. Mam nadzieję, że w troszkę lepszej jakości, troszkę dynamiczniej, troszkę ciekawiej, troszkę fajniej. Do zobaczenia. Na razie.